Dzisiaj powiem wam, kiedy może się spodziewać wielkiego update'u setów, jaki mieczy na box PP. Wygrałem 10 tysięcy z poprzedniego odcinka, a dzisiaj losujemy 20 tysięcy, więc jeśli chciałbyś wygrać, zostaw łapkę w górę, subskrypcję na kanale i komentarz ze swoim nickiem. Witam was w kolejnym odcinku na moim właśnie kanale. Dzisiaj wam powiem mniej więcej co i jak z update'em na nowe właśnie sety na box PVP. Jak wiecie, no większość właśnie czeka już właśnie na te sety. Już większość właśnie chce, żeby były już nowe sety. No nie ukrywam, ja też w sumie chcę, no bo na boxie przydałoby się, wiecie, taka nowość, nowe sety, to by bardzo dało, tak bardzo, bardzo. Więc dzisiaj mniej więcej wam powiem co i jak właśnie, ktoś by nie wiedział, setami, to one w ogóle wyjdą. Kiedy one w ogóle wyjdą i kiedy można się właśnie ich spodziewać i kiedy właśnie najlepiej sprzedawać tej temy 20. Ten miecz Jokera miałem też sprzedawać właśnie, miałem też sprzedawać ten miecz Jokera, ale zapomniałem, ale dobra, wracając, no to sety do 25 wyjdą, tak obstawiam właśnie, że w piątek godzinie 20, coś takiego, na weekend właśnie. Ja bym jeszcze te sety sprzedawał tak czwartek, coś takiego, czwartek, środa może, żeby tej właśnie tem sprzedawać. Nożyc bym może nie sprzedawał, chociaż zobaczę, ale na pewno chciałbym sprzedać całego seta. Miecz właśnie, miecz Supermana też właśnie chyba sprzedam, właśnie tutaj. Tutaj będą superbohaterowym, to mam Supermana, Batmana, właśnie Aquamana, no to będzie pewnie, tak obstawiam, że będą tutaj właśnie więcej superbohaterów. Tutaj jakiś Kapitan Ameryka, Spider-Man czy coś takiego. Przeróżne właśnie tych bohaterów, aż tak dużo ich nie znam, ale na pewno coś tutaj będzie wymyślone i tak obstawiam, że będzie piątek, coś takiego właśnie, nowe sety, nowe po prostu, wiecie, aktualizacja wielka na box PP. A ja bardzo na nim czekam, bo szczerze, tak bym już zagrał na nowych setach. Bo już na boxie, no lekko jest nuda właśnie trochę, właśnie gdy nie ma, wiecie, nowych setów. Ale no jak już będą nowe, no to już po prostu będzie mega dobrze. Dobra, wydaje mi się, że rapamy całego seta i lecimy się pobić. Bo jak właśnie patrzę po CH, to jest właśnie mało osób właśnie na tym H, może być właśnie mało osób na tym H. To jest w sumie słaba dla nas informacja, bo może nie być dużo klepy dzisiaj, ale z drugiej strony, jak będę chciał na przykład pokopać nockę, no to jest dobra informacja, no bo wtedy będzie, wiecie, będzie wtedy duża szansa, że pokopię jakby, nie, nockę. To jest właśnie kolejny ziomeczek, tutaj właśnie go bijemy od razu. On sobie ucieknie, no ucieknie sobie od razu. Stawiam mu pajęczynę od razu, tutaj jak najbardziej. Stawiam mu pajęczynę i no i sobie uciekł po prostu. Jego ziomeczek mu pomógł. Ej, dobra, jakie w ogóle soczyste hity mu walimy, więc bardzo spoko. Klejamy się tam, zobaczymy jak tam będzie. Patrzę tutaj właśnie po gildiach, czy tutaj właśnie nikogo nie ma. Z gildii właśnie jakieś, wiecie, masówki, no ale jak widzicie, no to jest tylko raz skopane. To jest tylko raz, no dobra, to jest jeszcze sobie ziomeczek i po prostu burzę. Ja może nie będę jego tak podchodził, bo on lognie mi na 100%. Dobra, nie lognął mi, ale jakby mi lognął, to było w sumie lipa. Nie, żaden sojusz, stary, ja tutaj go po prostu zabijam tego typa jak najbardziej. Żaden po prostu sojusz. I muszę wędkę sobie wziąć, on chce z nami sojusz. Ja nie chcę żadnego sojuszu właśnie z nim. Bo no sojusz, no to nie jest nic fajnego, a chciałbym tego gościa właśnie zabić. Kurde, ale on znowu też ucieka i to jest właśnie minus. Tak właśnie szukam też osób, bo jest taka godzina, że tutaj, dobra jest godzina, bo jest tydzień jest właśnie i to jest dobra godzina, żeby właśnie pokopać. Już nawet od północy po prostu można zacząć, a tak to wiecie, żeby się pobić, tak chciałbym się tak pobić dosłownie, no trochę, no chyba za późno wbiję na serwer i chyba no dzisiaj nie zobaczymy duże klepy. Właśnie można zobaczyć, o właśnie tutaj CH, lecimy na to H i weźmiemy sobie to tak i tak. Jeżeli chcecie tego tekstropaka, to wbijać na Discorda, jest naprawdę mega koksem TXT. Od razu mam małe miecze wbudowane jakby, więc no warto naprawdę go pobrać. Tutaj jest gość klient, to jest ta właśnie gildia masowa i no nie ma sensu chyba się z nim właśnie tutaj bić. Tam jak bije tutaj po prostu. Musimy stąd uciec, znaczy uciekniemy na luzie. No byłaby lipa, gdybyśmy nie uciekli po prostu, serio, byłaby totalny lipa i bije nas cały właśnie tutaj Superman. Planowali takie hity, że tymi prostymi temami, gdzie mam miecz 18, ten miecz naprawdę będzie trzeba sprzedać. Ja właśnie dzisiaj będę też najprawdopodobniej kopał nockę, po prostu po nocy sprzedaję ten miecz i kupuję właśnie tutaj miecz Supermana i potem lecimy w jakieś perki, coś takiego. Tutaj jak najbardziej, bo no nie ugramy nic jakby, a wiecie, trzeba coś po prostu ugrać tutaj na serwerze. Szukam jeszcze tutaj właśnie osób, może ktoś właśnie kopie gdzieś na emeraldach, coś takiego. Ktoś kopał na emeraldach, byłoby tak naprawdę spoko. A w ogóle ten miecz jest chyba warty 80 tysięcy, bo nawet tak 200, po 200 może podchodzić. Ceny na pewno zmaleją tego miecza, jak wyjdą właśnie te nowe sety w piątek. Totalnie wtedy ceny jakby zmaleją tego wszystkiego. Więc no powiem szczerze, że no mi się wydaje, że nowy update może naprawdę, wydaje mi się, że rozwalić totalnie pod względem osób. Wydaje mi się, że będzie, no tak obstawiam, że jak dodam nowy set, będzie jakiś chyba rekord osób, tak obstawiam, właśnie na boksie. Trzeba zmienić po raz kolejny H, tutaj właśnie. Tym razem może na H2, właśnie tutaj. Tutaj może się po prostu pobijemy. O tej godzinie da się na luzie też oczywiście pokopać. No, ja chciałbym się tutaj właśnie pobić, niż kopać właśnie, bo to jeszcze nie jest to chyba, no jeszcze nie jest ten czas, żeby kopać, a trzeba wiadomo film nagrać, po prostu, żeby robić codzienne filmy, daily na
na kanale o 16. To jest sobie ziomek i on nie chce się z nim bić. Ja będę udawał, że ja się nie chcę z nim bić. On schował nożyczki, schował ten ziomek nożyczki. No i chce z logo, i chce ziomek roz z logo. Nie, no ziomek sobie roz z logo, no nieźle, ziomek chce z logo. Ajaj, no trzeba w takim razie no skować może tą wełnę, żeby jakkolwiek sobie dorobić. Bo jeszcze po prostu trzeba przed 10 tysięcy wygranej osobie właśnie z poprzedniego odcinka. I po tym odcinku po prostu przeleję właśnie te 10 tysięcy osobie, która po prostu wygrała poprzednie losowanie. Jak nie bardziej, jak już po prostu uzbieramy to wszystko, no to mówię, no będzie po prostu, będzie jakby, no będą też grubsze odzwania na odcinkach, ale po prostu chcę jakby ulepszyć swojego set na maksa i takie inne właśnie, kupić sobie perk dropu, no coś takiego chciałbym, perk dropu tutaj sobie kupić właśnie gdzieś na trójkę, kupimy sobie perk dropu na trójkę, no to wtedy już nocki będą o wiele lepsze, a mam jak na razie na dwójkę, nie jest jakiś też najsłabszy drop, bo naprawdę idzie z porządem kopać, ale jednak na trójce, no najlepiej się kopie, na czwórce z tego co tam słyszałem, to wełno wypada czasami właśnie, jak ma się takie mocne nożyce, ale tak to właśnie, w trójce jeszcze jest Spox i tak no z 10 koła podobno jest takiego jednego. Właśnie jednej szarej wełny, jak nikt ci nie przeszkadza. Naprawdę spoko. Mamy 613 tysięcy już, więc no jest to jakkolwiek w miarę dobrze, jest tak w miarę dobrze, szczerze mówiąc. Mogło być oczywiście gorzej, ale no zostaje nam wtedy 603 tysiące. Ja bym też posprzedawał jakieś itemy może, jakie mamy. Jeżeli mamy jakieś mocne itemy, pewno chciałbym je właśnie tutaj po prostu sprzedać na rynku, bo no, no jednak no nie opłaca się jakby totalnie tego trzymać, jak tego nawet nie używamy. Próbujemy może tutaj cokolwiek jeszcze sprzedać, mam w ogóle masę tego. Czy mamy coś jeszcze cennego w szalkerach? Ja tak właśnie patrzę, ty, nie no dobra, te miecze na pieraka, no chyba jeszcze totalnie nie schodzą na rynku, mam takie wrażenie, że nie, się nie sprzedadzą. Buty Mikosa się sprzedadzą na pewno. Set, no tutaj Kubila to może nie, bo to będzie jakby na zmianę. Tak właśnie, kurczę, myślę, co tu można po prostu... Jeszcze mam ten miecz flesza, on kosztuje około 30 tysięcy, więc to miecz flesza jak nie bardziej wystawimy. Tutaj po prostu na rynku, jak nie bardziej. Go poszedłem na H8 przypadkowo, a nie na H1, gdzie właśnie ten miecz trzeba wystawić. Dopisujemy rynek, wystaw i wystawimy tak za 30 tysięcy. Wydaje mi się, że na ludzi się sprzeda. Miecz wystawiłem za 30 tysięcy. Ten miecz Kubila, szczerze to, o ile tam się nie mylę, kosztuje gdzieś tak, obstawiam z 3000 może kosztować, 3000 miecz, wydaje mi się, że no ten miecz to kosztuje chyba około 200, nie, nie, no dobra, tak może 300, za 300 go wystawimy, no za 300 wydaje mi się, że też będzie dobra cena, to jest miecz 11, to nie jest jakiś mega mocny miecz, mi to też po raz za 300, no i jakkolwiek musimy teraz przeżyć, tej temy się sprzedadzą, liczę, że sprzeda mi się miecz flesza. To było na tyle z dzisiejszego właśnie odcinka na kanale, taki dzisiaj krótszy format odcinka, ale mam nadzieję, że się po prostu tutaj nie obrazicie, więc no to by było na tyle, dzięki wielkie za oglądanie pieśń Discorda, bo wiem 7 tysięcy osób, a robimy mega potężne losowanie. No i zostawcie łapkę w górę i bierzcie udział w konkursach, żeby grać sobie grube ściany na serwerze. A to było na tyle, do następnego odcinka i siemano, yo!